Dobrze, że przynajmniej pogoda nam dopisuje, to nie zmarzniemy. 35 stopni w słońcu, fajnie. Bo ten zbiornik już nie działa od wielu, wielu lat. Od kiedy ten koło Rudnej zrobili. O matko, na kamerce tego nie będzie widać, ale górkę mamy. Maruś, ile metrów do góry? 20? 30? I to stroma w ciul. No ale cóż. Idziemy zobaczyć, czy nam się uda. Tak. Ogólnie to jest stary zbiornik flotacyjny, poflotacyjny miedzi. I tam jest taka wieżyczka na środku, do której prowadzi taki tunel. Trzeba przejść kilkaset metrów tunelem. Teraz mamy cały czas suszę, więc o ile nie będzie żadnego problemu, będzie otwarte, to postaramy się tymi tunelami przejść właśnie do tej wieżyczki. Tylko pierwsza się wdrapać na górę. Też mi się tak wydaje. Tu jest dłuższy, ale mniejszy kąt. Ale w sumie to nie jest takie grząskie, się nawet idzie jakoś. No jest, jest metrów. Nawet nie wiem, czy nie więcej jak 20 będzie. Wysokość to miało. Ze 4 dychy. Ładny nasyp. Ale jakaś droga tu prowadzi, bo... Tutaj kiedyś koparki musiały jeździć, te takie duże. Tak. No, tu jeździły kiedyś, teraz... No zobacz, tu dawno nie było jechane, zobacz jak to wygląda, teraz śladów nie masz odbitych. Raz ładny, ale przez upały grzybów nie ma. Teoretycznie w tym zbiorniku od 8-10 lat już widywano ryby. Więc dwóch ogonów podobnież nie miały. Więc podobnież, no co? To się chyba jakoś oczyściło. Nie wiem, ile taka flotacja się oczyszcza później. Bo to wiadomo, to są syfy przy produkcji miedzi. Jest wieżyczka nasza. Mi się bardzo Metallica podoba. Tu była kiedyś woda. Właśnie chciałem to powiedzieć, więc my bez tunelu tam możemy teraz dojść. My możemy wejść do wieży, a wyjść tunelem. Reverse urban exploration. Trzeba sobie radzić. Ale fajne miejsce, szumi. W ogóle to jest takie dziwne miejsce, bo to jest taki krajobraz niespotykany, bo cholera co wie. Tu masz kawałek jeziora, wodę, tutaj wychodzisz z lasu, tu masz piach taki, co nie? A to najgorsze nie jest takie toksyczne, skoro tu patrzysz, rośliny rosną, to... Znaczy, ja mówię, to jest już, trzeba było historię przytoczyć, to jest dawno nieużywany ten zbiornik. Nie wiem, nie jestem pewien, wydaje mi się może, że zbyt blisko gdzieś tutaj był, albo za mały był i nie było perspektywy rozbudowy go dłużej. Bo porównaj sobie ten zbiornik flotacyjny na tamten, no to tutaj nawet nie ma podejścia. Trzy wsie zalane, nie? Tam to widzisz przecież Pokrowice praktycznie. Z niego, a tutaj to... Nawet ten nasyp był nieporównywalnie mniejszy. Już tam się wchodziło pod tą górę, wchodziło, pamiętam. A tutaj to... 40 metrów i jesteś. Ta góra to była fest, no. Ciekawe, czy jakbyśmy byli na tej wieży, czy nie zobaczymy tego nawet. Te duże. Tutaj to już jest fest. Ale teren fajny, Sahara taka wyschnięta. Zwróć uwagę, że ktoś tu... Motorami, kładami, czym? To są jakieś ślady, zobacz. Tylko to są jedno ślady, mi się wydaje. Bo nic nie ma takiego chyba rozstawu, chyba że maszyny kopalniane. Co wątpię, żeby tu jeździły bezsensownie. Może być zaraz coraz gorzej, to tu już woda stoi. Pierwszy. Bąkrów nie ma, ale też jest fajnie. Popatrz, jakie piękne. Patrz, no nie, nie podejdziemy tam. Tu jest już wilgotne chyba. Powiem ci, że na przykład na ryby można by było tu przyjechać. Nikt nie każe ci brać tych ryb. Zobacz, to jest fajne miejsce porzucać. A tam jest lotnisko w Lubinie. O! O! Ktoś tu był.
masz ślady, idą cały czas. O, tu się ktoś... Teraz jest bardziej sucho, więc powinno być lepiej, ale już jest grząsko. Jest kamera? Będzie dobre, może być dobra akcja. No jest. No dobra. O! Patrz tu. Co się dzieje? Rowerem ktoś tu jechał. No nie wierzę, żebyśmy nie mieli podejść, jak jesteśmy już prawie na miejscu. To buty zdejmę i pójdę. Nie, no tuż lepiej jest teraz. Był taki moment tam. Ciekawe, żeby się nie dał. Nie, robi wrażenie ten budynek, tak się podejdzie, fajnie to wygląda. Ale jest gdzieś to otwarte jakoś? Bo ja nie wiem jak to jest, to się tylko od podziemia nie dało tam do robina. Baterię wymienię sobie. Myślę, że to jest ten moment. Że czeka nas spinaczka? No, bo co, no, no da się wejść, no tu po tym. No, damy radę. Jakiś nie ma tragedii. Myślę, że damy radę. Nas to jest 11 na dół, nie? Podobno na ciągnie się też na dół i wtedy do tego tunelu muszę też jakoś wskoczyć. No tunel można też zobaczyć, bo w zasadzie mieliśmy znaleźć tunel i wejść na wieżę. Woda? Woda nie, ale tunel. Jak ty dechy pode mną? Tam jest 10 metrów w dół. Ty wiesz co, może po tych dechach to tak lepiej niż tu kroka z rąbalem, czy co? Tak, ja to mam zrobić. Ja się też tak tutaj na to mówię. I zeskoczyłeś, czy? Nie, po prostu tak nogę postawiłem. Aha, bo pode mną jest 10 metrów w razie W. No. Odbijmy się. Bente by się śmiał. Dawina w miarę trzymała się. Ja. Na razie, zejdzie się. Chcę się odbić. Teraz tak. Idziemy. Kurde, woda jest. Mówisz, że woda jest? Nie, nie ma. Zaraz, teraz zobaczymy. Nie, to śmieci odbijała. Co tam jest jakiś? Nie ma, co myślisz, że tam na samym dole z tym tunelem? No to no, kurde, pod ziemię zejdziemy i to dosyć sporo. Ty. Na samą górę wchodzić, czy etapami idziemy? Nie wiem, ja się ładuję na razie. Dobra, to ja poczekam, żeby na drabinę, wiesz. No. Pojedynczo, żeby wchodzić. Nie. Jakbym był, to bym tu nie las. Powiem ci, że ja też nie mam, ale jak to nie ma, to już nie mam. Już na górze? No. To teraz ja. Drabina solidna, nie? Zrobiłem, bo byłem podszpinany do plecaka. Jak gdzieś mi się plecak zahaczył, to plecak nie da razu zbiera. Opa! Opa!
tu jest drugi tunel. Tutaj, wiesz? Ja nie wiem, czy ten jest to właściwe. Ty, ale wiesz co? Z tamtej strony mamy chociaż jak wyjść. Ja wiem, tylko chodzi mi o to wejście konkretne do tunelu, bo ten wyglądał na bardzo, bardzo mały. Łabędzie pływają, po trzy głowy nie mają. No. No to co? Kto się wychyla i staje na rękach jak banot? To jakieś auto jeździło jednak. Kład. No tu takie są plany, że jesteśmy jakby na środku jeziora. I to spaczko mać. Gdyby nie fakt, że kurczę, tu nie ma wody. Ty nie dasz mi się. Jako takiej infrastruktury to tutaj nie widać, żeby coś było, oprócz drabinek, że wchodzisz na górę. To było przeszklone. Tu jakiś uziął szedł do tego. I to jest dla banota bardzo niziutko. On sobie chodzi za takie coś i się wspina na przykład paczek. Ile bym ci musiał zobaczyć, jeżeli spróbował wejść na ten dasz? Nie ma takiej kwoty. Co nie? Nie ma. A ten koleś po prostu wchodzi na to. Podziwiam człowieka. Wiesz, jak oglądasz te filmy, to i tak jeszcze tego nie odczuwasz, chociaż u niego oglądając się łapy pocą. Ale jak jesteś na wysokości, to tak naprawdę nie jesteśmy na jakiejś ogromnej, na małej wysokości jesteśmy tak naprawdę, nie? Wyobraź sobie, że masz tam wejść na górę. 20 metrów, no. 20 metrów, a on się wychyla na wieżach, które mają te w Rumunii, co były czy coś, te kominy, które mają po 200, 270, 80 metrów. No nie chcę ujmować teraz, ale... I on się wychodzi, wychyla, staje na łapach. No to jest dla mnie koleś... A ja... No kawałek jest tej drabiny, jak teraz popatrzysz. No jest kawałek drabiny. Nie ma o czym mówić. Ale, o, tu u góry się słabo trzyma, ale tu już nie ma uchwytów w zasadzie. Ale polecam malczycę. Ty, zobacz, tu był bloczek. Coś wciągali. Tu był szyb jakby. Czekaj, to nie była jakaś śluza, bo zobacz, tam jest jakby... Tam, gdzie my po tym drewnie wchodziliśmy, widzisz? Ono jest jakby dobudowywane było, że można go wyżej dać trochę, unosić go można by było. Ale co myślisz, że oni na tej wieży po prostu poziom tego szlamu sprawdzali? No może właśnie coś ten deseń. Czyli że co? Czyli że te poziomy po prostu były zalewane i oni wiedzieli, ile jest... No nie wiem, to takie... No taki sens by jakiś może miało to. Faktycznie, masz rację, tam jest śluza, która może, no. Czyli ona od wody, nie? Bo to takie same na tych tamach takich, na przykład, jak tam się stosuje, nie? Tak. Coś mogło mieć to jakiś sens. Nie chce mi się, ale będzie trzeba powoli złazić. Nie chce mi się, bo to jest fajnie chłodno. Marek, boję się, nie zejdę, weź mnie na brana. No i lecimy. No, jeszcze jeden. Pod nami nic nie ma, stary. Dobra. Respekt. Jest coś. To jest najgorsze, że nie mam się wyżej czego złapać, wiesz?
Wiesz co ci powiem? Tutaj nogi nie postawisz, na rękach musisz. Gdzie? Tutaj, nie wiem czy może masz inne buty, ale ja tutaj głównie na rękach się trzymałem. Nie wiem, wziąć twój plecak? Co to było? Nie, no wszystko mamy, dobra. Spadasz, a tu w to błoto tak tylko. Co mówisz, że skaczemy? Ja nie wiem, jak chyba nie będzie się połową. Mogliśmy sobie uprzątnąć. Mogliśmy. Wiesz co, powiem ci, że skręcić kostkę głupio to... Przy mojej kondycji to... Wadze to lepiej, mnie grawitacja nie lubi. Bezapelacyjnie. Co? Poszło? Tak. Tutaj się złapałem, tylko to jest takie... Nie za mocno obciążaj to. Na słowo honoru jest. Tam byliśmy. Jak to będę, to komu się będę.